proszę Państwa, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Pana Tomasza Kaczmarka, znanego jak agent Tomek. Witajmy go oklaskami. No i zacznijmy nasze spotkanie. Chciałam tylko spytać się, kto z osób, które tutaj stoją, nie znają Pana Tomka? Proszę rękę do góry. No nie wiedzą, kim jest. No nie. Rozumiem. Nie wiedzą, kim jest. Nie. Wiem. Czyli wszyscy wiedzą, dobrze. W związku z czym zaczynajmy spotkanie. Spotkanie będę prowadziła razem z Markiem Wernicem. I teraz tak, zacznijmy od tego. Mam takie pierwsze pytanie. Jest Pan z wykształcenia socjologiem, prawda? Trenował Pan pływanie. No więc proszę powiedzieć mi, co skusiło Pana, że został Pan policjantem? Mógł Pan teraz siedzieć w jakimś domu sondażowym, w filmie sondażowym, robić sondaże wszelkie. To jest praca łatwa, przyjemna, bezstresowa, dobrze płatna. Co Pana skusiło, jakie motywacje? Przede wszystkim chciałbym Państwu podziękować za przybycie. Jest mi niezmiernie miło z Państwem się spotkać i móc Państwu się przedstawić, opowiedzieć troszeczkę o swojej pracy, uchylić rąbka kulisów akcji, w których brałem udział. Oczywiście nie będę mógł wszystkiego Państwu powiedzieć, ponieważ obowiązuje mnie w tym zakresie tajemnica państwowa i nie chciałbym złamać prawa i stanąć w jednym szeregu z osobami, które mają postawione zarzuty dzięki mojej pracy. Natomiast na tyle, na ile będę mógł, na pewno Państwu co nieco opowiem. Odpowiadając na pytanie, mając 19 lat, postanowiłem wstąpić do policji, przede wszystkim z uwagi na fakt, aby pomagać ludziom. Wykonując tą ciężką, niebezpieczną pracę, miałem na celu przede wszystkim zwalczanie przestępczości, a tym samym doprowadzenie do tego, aby ludzie czuli się bezpieczniej, żyjąc w naszym kraju. To prawda, ukończyłem socjologię, jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i tak naprawdę wiedza, którą zdobyłem w trakcie studiów, w dużej mierze przyczyniła się do tego, bym mógł być bardziej skuteczny i bardziej... Działają przeciw. I bardziej profesjonalnie wykonywać postawione przede mną zadania. Panie Tomku, słynna sprawa z Beatą Sawicką. No. Może tak pokrótce, jakby Pan przedstawił, niektórzy nie wiedzą właśnie z tych kulisów, które może Pan zdradzić, jak to wyglądało i czym właśnie się Pan zajmował w tej w aferze, w której był Pan właśnie tym agentem, który uwiódł Beatę Sawicką. Tak ona twierdzi dokładnie. I jak się czuje agent Tomek po tym, jak już jest osobą publiczną i nie ma zakrytej twarzy. To może zacznę od końca, odpowiadając na to pytanie. To nie było moją decyzją, aby mój wizerunek, moje personalia zostały podane do publicznej wiadomości. To tak naprawdę niektóre z mediów doprowadziły do tego, że zostałem ujawniony i Państwo poznali moją tożsamość i wizerunek. Tak naprawdę stało się to wskutek mojej pracy i do ujawnienia mojego wizerunku doprowadziły osoby związane bardzo blisko z parą prezydencką państwem Kwaśniewskich. To odczytuję to jako akt zemsty, dostarczenie zdjęć z moim wizerunkiem do Gazety Wyborczej i do faktu, które te media opublikowały. Media te postąpiły w sposób bardzo nieodpowiedzialny, chcąc ośmieszyć Centralne Biuro Antykorupcyjne, moją osobę i szefa tego biura, pana Mariusza Kamińskiego, nie wzięły pod uwagę, że w latach wcześniejszych, będąc funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego, pracując pod przykryciem, rozpracowywałem zorganizowane struktury mafijne, które trudniły się handlem narkotykami, handlem bronią czy handlem żywym towarem. Wskutek ujawnienia mojego wizerunku media, czyli Gazeta Wyborcza i Fakt, no, tak naprawdę wystawiły mnie na tacy osobom, które dzięki wcześniejszym moim działaniom walki z przestępczością, no, tak naprawdę mogą się na mnie zemścić i no, w dużej mierze zagrożone jest moje życie dzięki nieprofesjonalnym działaniom mediów. Kontynuując
odpowiedź. Media w dużej mierze w krzywym zwierciadle przedstawiały fakty związane ze sprawami, w których uczestniczyłem, czyli potocznie zwana sprawa pani Beaty Sawickiej, czy pani Marczuk, czy domów Kazimierzu Dolnym. Większość z tych faktów jest kłamstwem i są podane nieprawdziwie. Mogę Państwa zapewnić, że w swojej pracy postępowałem bardzo profesjonalnie i bezkompromisowo walcząc z korupcją. I pan, który zadał pytanie, powiem wprost, nikogo nie czarowałem, nie rozkochiwałem, po prostu wykonywałem profesjonalnie swoje zadania w taki sposób, aby zebrać materiał dowodowy, aby ludzie, którzy postępowali niezgodnie z prawem, zostali przez odpowiednie organy ścigania, prokuraturę i sąd rozliczone. Biorąc pod uwagę swoje wieloletnie doświadczenie w pracy w organach ścigania, w służbach specjalnych, tak naprawdę jestem zdumiony, że sprawa pani Sawickiej tak naprawdę jeszcze ciągnie się przed sądem i do tego momentu się nie zakończyła, ponieważ materiał dowodowy zebrany w tej sprawie jest bardzo bogaty, mocny i tak naprawdę pani Sawicka powinna dawno usłyszeć wyrok w tej sprawie. Gdyby tego typu przestępstwa dopuścił się ktoś z Państwa, proces w tej sprawie na pewno już byłby zakończony. No, daje mi to tylko do myślenia, że prawo w naszym kraju działa nie tak, jak powinno, czyli są równi i równiejsi wobec tego prawa. To samo chciałbym powiedzieć na temat sprawy związanej z domem w Kazimierzu Dolnym, gdzie sprawa ta została ewidentnie zamieciona pod dywan, a główni podejrzani w tej sprawie nie usłyszeli zarzutów i nawet nie zostali przesłuchani przez prokuraturę. Chyba tak samo wygląda sprawa pani Weroniki Marczuk ex-Pazur. Ona teraz lansuje się w mediach jako osoba, która stała się ofiarą, która była oskarżona w sposób, właściwie jest niewinna, tak w każdym razie mówi. To jest o tyle dziwne, że przyjęła gotówkę dosyć sporej kwocie, czego się nie robi, jak się prowadzi prywatny biznes, prawda? Bardzo chciałbym Państwu odsłonić wszystkie kulisy tych spraw, w których uczestniczyłem, a przede wszystkim życzymy sobie tego, żeby prokuratura ujawniła te sprawy, bo wtedy mielibyście Państwo sami możliwość oceny tych spraw i wyrobienia sobie zdania. W sprawie pani Marczuk prokuratura postąpiła dosyć sprytnie. Umorzyła postępowanie w tej sprawie, co nie jest tożsame z uniewinnieniem, to bym chciał podkreślić. Przede wszystkim odrzuciła część materiału dowodowego zebranego w tej sprawie, argumentując to tym, że materiał ten został zebrany w sposób nielegalny, co jest oczywistym kłamstwem i bzdurą, mówię to z pełną świadomością. W momencie, kiedy prokuratura pozbawiła się jakby głównych dowodów i możliwości skonstruowania aktu oskarżenia przeciwko Marczuk, to nie miała innego wyjścia, jak tylko umorzyć tą sprawę. Pan w 2006 roku, o czym już Pan opowiadał, zaczął pracę w CBA, szefem Pana był Mariusz Kamiński. Ja mam takie pytanie o Panu Mariuszu Kamińskim, o którym nawet jego przeciwnicy obecni polityczni, a jego koledzy z dawnych lat mówią, że jest człowiekiem kryształowym i państwowcem, dla którego tak naprawdę dobro państwa jest ważniejsze niż dobro indywidualne. Czy tak jest? O tym świadczyć może przede wszystkim fakt, kiedy obecne kierownictwo CBA na czele z panem Wojtunikiem wypłaciło zaległe pensje panu Kamińskiemu. Pan Kamiński te wszystkie pieniądze przekazał na cele charytatywne. Może to świadczy tylko po prostu o tym, że jest to człowiek ukierunkowany na dobro naszego kraju, naszego państwa. Ja mam takie pytanie. Rozmawiałem właśnie z Mariuszem Kamińskim i opowiadał o sytuacji w CBA, jak ona wyglądała właśnie za czasów, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński. Chodzi o zwalczanie przestępczości, o wykrycia korupcyjne. Jak dzisiaj ta sytuacja wygląda w oczach Pana i czy są koledzy, z którymi Pan pracował, do których ma Pan na przykład dzisiaj żal, że zostali? Że nie odeszli i
nie sprzeciwili się władzy, temu systemowi właśnie, że ta skuteczność jest w tym momencie niska. Odpowiadając na to pytanie, zacznę od może od momentu, kiedy powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2006 roku. Była to pierwsza służba, która powstała w wolnym, demokratycznym kraju, tak naprawdę bez naleciałości z dawnych czasów, czyli bez jakby uczestniczenia funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w tworzeniu tej służby. Funkcjonariusze, którzy zasilili szeregi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, byli to w większości funkcjonariusze policji, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, młodzi ludzie, aczkolwiek z bardzo dużym doświadczeniem i wiedzą z zakresu zwalczania przestępczości. Wielokrotnie spotkałem się z zarzutami, że Centralne Biuro Antykorupcyjne pod kierownictwem pana Mariusza Kamińskiego była to służba upolityczniona. Nic bardziej bzdurnego nie słyszałem, dlatego że ani kierownictwo, ani żadni politycy nie wywierali nacisku na funkcjonariuszy tego biura, instruując ich, w jaki sposób mają pracować i kto ma się stać obiektem ich pracy. W tamtym okresie Centralne Biuro Antykorupcyjne zwalczało przestępczość i walczyło z przestępcami i na tym się przede wszystkim ci ludzie koncentrowali. Najlepszym dowodem i przykładem tego może być fakt, że bez względu na barwy partyjne Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało zatrzymania ministra sportu, tak, pana Lipca, czy bardzo mocno angażowało się w sprawę afery gruntowej. W momencie jej wykrycia pan Jarosław Kaczyński podał swój rząd do dymisji i zostały rozpisane nowe wybory, także tutaj ocenianie tej służby jako służby politycznej jest zupełnie nieuprawnione i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.